Nieźle się zapowiada, jestem od 5 minut w Bari i idę sobie po trawniku, a tu taka niespodzianka. Jest to zardzewiały fragment drucianej siatki, prawdopodobnie z płotu obok. No i ała, zrobiłem sobie ała. Skaleczyłem się, trzeba to zdezinfekować. Trochę boli. Ciekawe, czy będzie odcinek z Bari. Czy będzie odcinek z amputacji. Tfu, nie mówię tak nawet. Idę, może przeżyję. Zrobiłem sobie trasę 12 km, żeby obejść całe miasto i wszystkie rzeczy zwiedzić po drodze. Jak nie będzie mnie bolała noga potem, to znaczy, że przeżyję. Tak więc Bari, jedno z większych miast we Włoszech. Mieszka tu 320 tysięcy ludzi i jest 9 pod względem mieszkańców. Czyli to samo miejsce co Bydgoszcz. I nawet jest podobna liczba mieszkańców. Przypadek? Raczej tak. Bari leży na południowym wschodzie, nad brzegiem Morza Adriatyckiego, w regionie Apulia. Piękne nadmorskie widoki, bogata historia oraz sporo zabytkowych budowli przyciąga wielu turystów każdego roku. Bari ma dużo wspólnego ze świętym Mikołajem, który jest patronem miasta. Posiada on tutaj swoją bazylikę, a 6 grudnia są obchodzone festiwale na jego cześć. A w starej, zabytkowej części miasta, gdzie jest pełno wąskich uliczek, można się dosłownie zgubić. Ale po kolei. Na razie się nie zapowiada. Jest podobnie jak w Palermo, ale to dlatego, że jest ten 4 km od centrum. Tak, idę aż 4 km wzdłuż, żeby się tam dostać. Dlaczego nie podjechałem tam busem albo komunikacją miejską? Muszę rozchodzić stopę. A druga sprawa, że idąc mogę więcej rzeczy zobaczyć. Zobaczymy, co w trawie piszczy. Mieszkanie w Bari kosztuje 65 tysięcy za 56 metrów. Droższe 118 metrów 240 tysięcy. A najdroższe 165 metrów 390 tysięcy euro. 65 tysięcy za mieszkanie, 65 tysięcy euro, jakbym wiedział, to bym kurde kupił sobie tutaj gdzieś mieszkanie. Nie, nie chcę we Włoszech mieszkać, wkurzają mi te Włochy. Tutaj nie ma przejścia dla pieszych, muszę przejść jako rower. Znalazłem taki plakat gdzieś na mieście. Czy to znaczy, że we Włoszech jest mafia? Odpowiedź brzmi tak. Są to organizacje takie jak 'Ndrangheta, Cosa Nostra czy Camorra. Plakat znajdował się na bardzo kulturalnej ulicy, ponieważ są na niej dwa teatry i różne eleganckie budynki. To też jest teatr. Byłem przekonany, że to jest właśnie ten kościół. Natomiast mamy dwa teatry na jednej ulicy. Jest sporo rzeczy do zobaczenia w Bari, więc trochę przyspieszę tę wycieczkę. Teraz czas na stare miasto Bari, znane jako Bari Vecchia. Jest istnym labiryntem wąskich uliczek, w których można znaleźć różne sklepiki z rękodziełami, kawiarnie albo restauracje. Tutaj ładnie pachnie perfumami, tutaj pewnie może jest gdzieś jakiś sklep, ale bardzo pierwszy raz pachnie ładnie we Włoszech. Już wiem dlaczego, bo typ mył podłogę i wylał po prostu tu na ulicę. I miał pewnie dużo płynu. W Bari jest kilka zabytków, m.in. Bazylika Świętego Mikołaja, która jest jednym z ważniejszych budowli w mieście. Dokładnie tego Świętego Mikołaja, patrona dzieci, żeglarzy lub piekarzy, który ma swoje święto w grudniu i właśnie co roku, 6 grudnia, w dniu jego święta, Bari ożywa dzięki festiwalowi, który przyciąga pielgrzymów i turystów z całego świata. Uroczystości te obejmują msze, procesje i inne wydarzenia kulturalne. Bazylika zbudowana w XI wieku jest doskonałym przykładem romańskiej architektury. Oprócz tego specjalnego wydarzenia 6 grudnia w Bari jest więcej festiwali, takich jak Noc Taranty, który ma miejsce w sierpniu, gdzie celebruje się tradycyjną muzykę ludową Apulii. Fiera del Levante, odbywające się co roku we wrześniu, są jednymi z najstarszych i największych targów w regionie Morza Śródziemnego, prezentujące innowacje z różnych sektorów, w tym rzemiosła, przemysłu czy handlu. Bari Street Food Festival, odbywający się w czerwcu festiwal kulinarny, idealny dla miłośników jedzenia, oferujący smaki autentycznej, lokalnej kuchni. To, że Bari posiada dostęp do morza, to w zasadzie żaden wyczyn, ponieważ Włochy mają ponad 7,5 tysiąca kilometrów linii brzegowej, więc wiele miast ma dostęp do morza. Co się z tym wiąże? Są plaże, jednak ja miałem bardziej takie warunki. Coś dziwnego wychodziło z wody, więc się nie zbliżałem.
Trzeba uważać, bo można wpaść w dziurę. Ja już się dzisiaj dojska leczyłem. Architektury mają spoko, tych czterech ziomeczków coś tam trzyma, nie widzę dokładnie co. Ale dwóch chyba trzyma sierp, jeden trzyma... nie wiem. W centrum miasta wyrasta sobie zamek i to całkiem nieźle zachowany. W porównaniu do tych, które już odwiedzałem. Pewnie dlatego, że jest w centrum miasta i wejście kosztuje. Natomiast nie można już wejść do środka, bo jest za późno. A z tego kąta ten zamek śmiesznie wygląda, co nie? Jakby był tak wąski taki. Jak z reklamy jakiejś tam. Pamiętam, że była taka reklama, że typ stał tak z boku i nie było widać, co trzymał podpaskę. Jak się tu dostać? Bari ma swoje lotnisko, a lot można znaleźć już od 125 zł, więc to jedna z lepszych opcji. Przykładowo samochodem z Katowic to około 1800 km. Ale czy warto tu przyjeżdżać? No to raczej kwestia gustu. Jeżeli nie przeszkadzają wam tłumy turystów, to okej. Ja byłem akurat w marcu, gdzie jest jeszcze mało ludzi. Jednak w sezonie są tłumy. Poza tym miasto jest spoko, więc warto przyjechać chociaż na parę dni. Dobra, pora wracać powoli. Za chwilę będzie ciemno, a nie chcę się szwendać po nocy. Szkoda mi sprzętu. Poza tym zostawiłem panele na dachu. Na strzeżonym parkingu prawdopodobnie nic się z nimi nie stało. Natomiast panele na dachu oznaczają uchylone okno. 4 km, GPS mi pokazuje 54 minuty. Natomiast ja to przejdę może w pół godziny max. Nie takie złe to Bari. Bari, Bari. Prawie jak Bali. Jak ktoś nie wymawia R, to mówi Bali. Więc idzie się pomylić. Natomiast nie jest takie złe. Mimo, że to miasteczko turystyczne, jest dużo atrakcji, które się zachowały. Mam na myśli jakieś stare budowle albo ten stary rynek, gdzie są te wąskie uliczki. Całkiem sympatycznie to wyglądało. Polecam, ale tylko te miejsca dla turystów. Natomiast te inne miejsca nie były zbyt ciekawe. Czy są w Bari jakieś dzielnice, po których lepiej nie spacerować? Pewnie są, ale tego nie sprawdziłem. Natomiast po ostatnich akcjach poprosiłem siostrę, żeby mi poszukała kilku informacji na temat Włoch. Czy są jakieś doniesienia, czy były jakieś napady i tak dalej. No i generalnie, gdzie byłem wcześniej i się stamtąd zmyłem, było sporo doniesień, na przykład, że zatrzymali 21 osób zamieszanych, wymuszenia, narkotyki i różne tego typu rzeczy. Dlatego trzeba uważać. Zmyłem się stamtąd, ponieważ to był ten felerny dzień, w którym miałem wrażenie, że mnie śledzą normalnie. Ale takie coś jest obok miejsca, gdzie zaparkowałem, więc nie mogę tu latać dronem. Szkoda. Stoi bestia. Ciekawe, ile się naładowało. 78%. Pewnie od jakiegoś czasu nie było słońca. I stoi to teraz w tym miejscu, ponieważ nie chcę, żeby kabel był naciągnięty. Bo jakby mi panele znowu spadły, to wtedy by się urwał, a teraz jest luźny, więc... Ta jedna papryka kosztowała 84 centy, a za kilo jest 2,89. Sycylijskie pomidory kosztowały euro 99. A jest ich tutaj pół kilo. Chleb kosztował euro 25. I był jeszcze ciepły, jak go brałem. Ta śmieszna przekąska ze szpinakiem 2,04 centy. Podobnie jak tamte poprzednie. Takie coś, w środku jest szpinak. Dobre. Ciepłe by było lepsze pewnie. Na pomarańczu była promocja euro 19 za kilogram. Ja zapłaciłem 2,06 centów za 5 dużych pomarańczy. W Bari jest jeszcze fort, który jest całkiem nieźle zachowany. Jednak nie byłem w środku, ponieważ cały następny odcinek będzie o zamku. Dzięki za oglądanie do końca. Widzimy się wkrótce.